są Minet urodziny, więc skromnie zaprosiłem Minet do McDonalda. Chcieliśmy pójść do takiego lokalu, blisko mnie jest bardzo fajnie, ale tam jest dużo wesel i dzisiaj nie chcieli nas puścić, więc musieliśmy skorzystać z McDonalda. Było wszystkie miejsca tam zajęte w tym galopie. Oliwia je frytki, tak? Minet rozmawia z mamą przez Messengera. Może Oliwii kupimy jeszcze lody potem jakieś. Zamówiliśmy jeszcze dodatkowo lody i ciastko. Posiedzimy tutaj może jeszcze z pół godziny albo godzinkę. Oliwia się cieszy, ma swoje siedzenie. Zadowolona, lubi jeść. Smakuje oliwce. A Minet cały czas rozmawia z rodzicami. Ludzi zbyt dużo nie ma, ale coś tam się dzieje. Siedzimy, miło spędzamy czas. Oliwia się cieszy. Oliwia lubi siedzieć w restauracji, lubi mieć swoje miejsce, lubi sama siedzieć. Sto lat, niech żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam. Sto lat mało jeszcze. Niech nam żyje całe 200. Sto lat mało jeszcze. Niech nam żyje całe 200. Minet! Po wizycie w McDonaldzie przyjechaliśmy na Glinki w Zielonce. Tutaj chcemy spędzić trochę czasu. Minet chciała zobaczyć, jak tu wygląda plaża na tych Glinkach. I popatrzymy trochę, pozwiedzamy, połazimy chwilę. Oliwia śpi, bo zmęczona, rano nie chciała spać, teraz śpi. Najadła się w McDonaldzie i śpi. Mówię, że ludzie się gapią na Minet, bo nietypowa uroda, nie Polka, zwracają na nią uwagę i na mnie przy okazji. Zobacz Minet, tam ile big people jest. Przejdziemy się potem tam, tamtą stronę. Poczekaj moment. Nagram tutaj. Oliwia by się pobawiła, ale śpi niestety. Chodzimy sobie, spacerujemy przy tych Glinkach. Minet ogląda, jak to wygląda. Mówi, że brudna woda jest tutaj. Ja mówię, że nie jest tyle brudna, co jest bardzo zimna. Tu dużo ludzi na tych Glinkach co roku się topi. Ze względu, że tu jest dosyć głęboko i pod spodem jest zimna woda. Ja się nie kąpię tutaj, bo kiedyś parę lat temu się kąpałem, to miałem przyraki na plecach. I od tamtej pory tutaj nigdy się nie kąpałem. Zawsze jeździłem nad Zalew Zegrzyński. Tam, co byliśmy dwa tygodnie temu. Wiesz, dawno na tych Glinkach nie byłem, bo jak nawet mieszkałem tutaj wcześniej przed wyjazdem na Filipiny, to rzadko tu przychodziłem, to czasem tylko przejazdem. Ale dużo się to zmieniło, teraz jest dużo ładniej. Wyporządkowane chodniki. Wszystko jest elegancko. Jeżdżą blisko pociągi. Jest to blisko mnie, można powiedzieć piechotą, to jest to 1,5 km od mojego domu. Jechać drogą to jest jakieś 4 km.
Ale jest tu fajne miejsce do pochodzenia, do pozwiedzania, do opalania się, do spędzenia wolnego czasu. A Oliwka dalej śpi. My z Minet spacerujemy, a Oliwia śpi. Najadła się w McDonaldzie i śpi. Tak właśnie spędzamy Minet urodziny. Nie stać nas na luksusowe spędzanie urodzin w jakiejś ekskluzywnej knajpie, ale dobrej tak. Wreszcie Oliwia wybudziła się ze snu. My spacerujemy sobie dalej. Ludzie siedzą, tutaj jedzą, grillują. Ale powiem szczerze, zaskoczony jestem, że tu jest teraz taka przytulna atmosfera, bo dawno już tutaj nie byłem. Bardzo dawno. Przez te lata, co mnie tu nie było, to się dużo zmieniło na lepsze. Muszę przyznać. Minet uczy mnie robić panoramiczne zdjęcia, bo twierdzi, że nie umiem i musi mnie nauczyć. Ja robię filmy, a nie lubię robić zdjęć. Ja tylko filmy nagrywam, a Minet tylko fotografuje. Ja z filmów to mam przynajmniej korzyść, bo wrzucę na YouTube'a i jest co oglądać, a zdjęcia chwilę się przejrzy i koniec. Fajnie tutaj jest, cieplutko dzisiaj, miła atmosfera. Myślę, że skromnie, ale Minet będzie zadowolona z tych urodzin, jak dzisiaj je spędzamy. Inaczej niż na Filipinach. Ja tu nie mam dużej rodziny, więc nie ma z kim tak tych urodzin spędzać jak na Filipinach. Ona ma dużo rodzeństwa. Rodzice to jest z kim. A tutaj... O, jesteśmy... Jesteśmy, można powiedzieć, skazani sami na siebie. Nie do końca, bo jakąś rodzinę tu mam, ale... Ale tu jest inny... Inaczej trochę niż na Filipinach. Nie ma w Polsce takich takich rodzinnych przyjęć jak tam. Że tam nie ma się pieniędzy, a się gości. Tak na Filipinach właśnie to wygląda. Oliwia huśta się na huśtawce, tak Oliwka? Tak? No? O. Super? Super, Oliwka, tak. Teraz razem z mamą się huśtają. O, Oliwia sama umie, zobacz. Macha nogami i się huśta. Na koniec dzisiejszego dnia udało nam się zastać otwarty kościół, bazylikę Świętej Trójcy w Kobyłce. I chcę właśnie Minet pokazać, jak wygląda perła baroku. To jest perła baroku. Minet wyczerpała się bateria w telefonie i nie ma czym robić zdjęć. Więc ja tylko robię swoim aparatem. Swoim telefonem trochę nagram jeszcze.